Hejka dzieciaki, cześć! Witam Was na kanale Kocham Zabawki. Bardzo mnie to cieszy, że dzisiaj jesteście ze mną, dlatego przygotowałam Wam super ekstra niespodziankę. Jak widzicie, mam tu pewną parę królewską. Zobaczcie, jak pięknie się prezentują, a są to bohaterowie od Melissa i Doug. A tuż zaraz za nimi znajduje się ogromny, przecudowny, różowy pałac. O, i jakaś szkatułka! Czyżby w środku znajdował się skarb? Och, na pewno nic Wam teraz nie zdradzę, ale jeśli jesteście ciekawi, jakie przygody dzisiaj naszych bohaterów czekają i co znajduje się w tej szkatułce, to zapraszam Was do obejrzenia filmiku. La 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 la. O, cześć, nie zauważyłam Was! Jaki dzisiaj jest piękny, słoneczny dzień, idealny na super ekstra zabawy. Och, a może dzisiaj pobawię się z moim braciszkiem w berka? Albo w chowanego? A może w ganianego? Tak, to jest świetny pomysł. Uwielbiam te nasze zabawy. Kiedy gonimy się po całym pałacu, albo chowamy się, to jest super zabawa. A właśnie. Tylko gdzie jest mój braciszek? On gdzieś tutaj powinien być. Jeszcze niedawno go widziałam. A gdzie on jest? Krystian! Krystian! Gdzie jesteś? O, pewnie już się ze mną bawi i gdzieś mi się schował. O, niech tylko moja siostra się o tym dowie. O, to będzie taka zachwycona. Nie mogę już się doczekać, kiedy jej przekażę tę fantastyczną nowinę. Och, mój rumaku, jak ja się cieszę, że będę mógł dzisiaj taką radość mojej siostrzyczce sprawić. O, już się nie mogę doczekać jej miny. W sumie to sam jestem ciekaw, czy to jest prawda, czy to jest tylko legenda i jakieś mity. O, no dobrze, dobrze, powiem wam, bo sam już nie mogę wytrzymać. Słyszałem, że w naszym pałacu jest gdzieś ukryty skarb. Tak, nie żartuję. Ponoć gdzieś tutaj jest ukryty skarb. Sam nie mogę w to uwierzyć. Czy to naprawdę nie jest sen? Dlatego chciałbym o tym powiedzieć mojej siostrzyczce. O, i co tam? Dzisiaj się nudzimy, więc może spróbujemy poszukać tego skarbu. Ale to będzie świetna zabawa. O, tylko gdzie jest moja siostra? Krystian! Krystian, gdzie jesteś? O, gdzie ty mi się znowu schowałeś? Ja cię zaraz znajdę. Dobrze znam twoje kryjówki, Krystianie. O, witaj. Tutaj jesteś, braciszku. Wszędzie cię szukam, po całym pałacu. Myślałam, że się już ze mną bawisz. Myślałam, że się ukryłeś, a ty tutaj cały czas jesteś? O, tak, tak, jestem tutaj cały czas i mam dla ciebie niespodziankę. O, dobrze wiesz, że ja uwielbiam niespodzianki. Hej, Krystianie, ale co to jest za niespodzianka? O, taka niespodzianka, że będziesz zachwycona na maksa. Dobrze wiesz, że lubię niespodzianki. No powiedz mi, powiedz, bo już nie mogę cię doczekać. Dobrze, dobrze, ale, tylko obiecaj, że nie zaczniesz panikować i podskakiwać i piszczeć jak wszystkie księżniczki. No dobrze, cokolwiek to jest, to obiecuję. Powiedzmy, że obiecuję. Dobrze, więc siostrzyczko, prawdopodobnie w naszym pałacu jest ukryty skarb. A, serio? Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Naprawdę? Bracie, czy ty mówisz poważnie? Tutaj jest ukryty skarb? To jest niemożliwe, niemożliwe. O, super, super. No nie, a obiecałaś mi, że będzie bez tych podskoków, pisków, jęków, wrzasków. O, wiedziałem, że tak będzie. No bracie, nie masz się co dziwić. Przecież przed chwilą mi powiedziałeś, że gdzieś tutaj jest ukryty skarb. Tyle lat tutaj mieszkamy i nikt o tym nie wiedział. Jak to jest w ogóle możliwe? Nie mam pojęcia, ale bracie, nie ma na co tracić czasu. Pójdźmy go poszukiwać. Chodź dalej, chodź. No tak, wiedziałem, że tak będzie, że moja siostra tak zareaguje. Ale jestem szczęśliwy, że ona się cieszy. Dobra, będzie dzisiaj fajna przygoda. Ahoj, przygodo, szukajmy skarbu. Bracie, tylko musimy pomyśleć, w jakim miejscu w naszym wielkim zamku może znajdować się skarb. Jest tutaj bardzo dużo komnat, są dwa piętra. Ojejku, nie wiem, nigdy nie zastanawiałam się nad tym, czy gdzieś w naszym zamku
znajduje się jakiś skarb? No tak, ale co by nie było, znajduje się skarb czy nie, musimy to sprawdzić. Ja sprawdzę najpierw w sypialni. No ale w sypialni nikogo jeszcze nie widziałam. To jest niemożliwe, aby on tutaj był. Chyba, że pod łóżkiem. Sprawdzę jeszcze pod łóżkiem. O nie, ale go nie ma tutaj, nie bracie. Pusto, tutaj nie ma skarbu, szukamy dalej. No dobrze, w takim razie ja sprawdzam dalej. Sprawdzę w naszej komnacie. O nie, widzę tutaj tylko nasze krzesło królewskie. Ale nie ma nigdzie skarbu. O, ktoś mi się wydaje, że to nie będzie łatwe szukanie. Ale braciszku, nie możemy się poddawać, nie możemy. Musimy szukać dalej. No masz rację, poczekaj, zastanówmy się, jakich jeszcze pomieszczeń nie przeszukaliśmy. Och, tysiące, braciszku. Dobrze wiesz, że nasz pałac jest ogromny i jest tu bardzo dużo komnat. No dobrze, w takim razie ja teraz przeszukam nasz ogromny powóz. O, widzę tam lemoniadę na samej górze. Och, chyba przez to szukanie zachciało mi się bardzo, bardzo pić. O, chyba napiję się tej lemoniady. Jak przepysznie wygląda. Oj, braciszku, tylko nie rób sobie za długich przerw. Pamiętaj, po co tutaj jesteśmy i co robimy. Szukamy tego ogromnego skarbu, o którym wcześniej mówiłeś. A właśnie, a od kogo ty słyszałeś o tym skarbie, bracie, co? No tak się składa, siostrzyczko, że słyszałem to z różnych legend i opowieści. O, ciekawe. Myślisz, że takie legendy naprawdę są prawdziwe? Myślę, że tak. Na pewno jest w tym jakieś ziarenko prawdy. Aha, super. To w takim razie dalej. Szukajmy, szukajmy. Nie ma czasu. O, dobrze, ale daj mi się tylko lemoniady napić, no siostra. O, jak ona orzeźwiająco wygląda. Idealna na takie upały, jakie są dzisiaj. Na pewno napiję się tej lemoniady. Przepyszna będzie. Braciszku, nigdy się nie wspinaliśmy po tych schodach do góry. Zobacz, jest ich tutaj bardzo dużo. Może byśmy się wspięli i zobaczyli, co jest na samej górze. Co ty na to? O ile pamiętasz, siostrzyczko, nie wspinaliśmy się tam dlatego, ponieważ rodzice nam nie pozwalali. Ale bracie, no chodź. Chodźmy tam do góry, zobaczmy, co tam jest. Nie jesteś ciekawy? A może tam właśnie znajduje się skarb, którego szukamy? No może masz rację, ale no pamiętasz, rodzice nam nie pozwolili. Braciszku, zasady są po to, aby je łamać. No chodź do góry. Och, no dobrze, ale w razie coś powiem, że to ty mnie namówiłaś, siostra. Oj tam, przestań, bracie, chodź do góry i nie marudź. Dalej, dalej, ja jestem już na pierwszym piętrze. Teraz się wspinam na drugie. Braciszku, braciszku, nie uwierzysz. Znalazłam jakąś wielką szkatułkę. Nie wiem, czy to jest skarb, ale pięknie wygląda. Chodź tu do góry, chodź. Wow, faktycznie coś znalazłaś. Jaka wielka szkatułka. Siostra, ta szkatułka wygląda jak jakiś skarb ukryty w środku. No nie wiem, myślisz, że możemy ją znieść na dół? No myślę, że tak chyba, co? A damy radę ją udźwignąć? Wygląda na dosyć dużą, ciężką i solidną. Chodź, spróbujemy. Musimy ją zanieść na dół i zobaczyć, co się w środku skrywa. Mamy ją już na dole. Wow, jak super wygląda. Jaka jest duża i taka pokaźna. Hej, siostra, zaczynajmy. Boję się trochę, boję. To jest takie fascynujące, ale otwórzmy ją, otwórzmy. Nie mogę już się doczekać. Ja też nie mogę. Otwórzmy, ale gdzie ją się otwiera? Widzisz jakieś zawiasy? Nie wiem, nic tutaj nie widzę. Pomyślmy, to przecież nie może być takie trudne. Uwaga, uwaga. Otwieramy szkatułkę i... O, siostra, ale z nas gapy. Nic tutaj nie ma. Ktoś musiał nas wcześniej już ubiec. Ojejku, ale szkoda. Myślałam, że znajdziemy prawdziwy skarb, braciszku. No i co teraz? Nie mamy nic. O, myślałam, że tam będą jakieś korale, bransoletki albo monety złote. Ja też tak myślałam, siostrzyczko, no ale cóż, no trudno, nie ma to nie ma. Musimy się z tym pogodzić, a przygoda była fantastyczna. Coś mi tutaj nie pasuje, braciszku. To nie może być tak, że totalnie nic tutaj nie ma. Może gdzieś coś nadusimy, przekręcimy i może pojawi się ten skarb, braciszku. No zróbmy coś. Siostrzyczko, ale przecież ja nie wyczaruję tego skarbu. No wybacz, nic tam nie ma. No niemożliwe, ja w to nie wierzę. Musi tam być coś i kryć.
kropka! Ja to rozwiążę, zobaczysz! Zobacz, coś tu nacisnę, coś tutaj, opatrz, coś się przekręca. Co tu się dzieje? Halo, widziałeś, to jest ruchome. O nie, bracie, zobacz! Kiedy nacisnęłam ten guzik, pod spodem była ukryta koja. Przepiękne korale! Ależ te korale są piękne, jestem zachwycona. Ta koja jest prześliczna. Teraz będę mogła wszystkim w królestwie się chwalić, że znalazłam skarb, a do tego taką śliczną kolię. Och, jestem taka szczęśliwa! No, nie powiem. Gratulacje, siostra. Świetnie ci to wyszło. Ho, dzieciaki, ja, jeśli wy również lubicie poszukiwać skarbu, koniecznie napiszcie to w komentarzach. Aha, napiszcie, czy już coś znaleźliście, tak jak ja dzisiaj z braciszkiem. Pamiętajcie o subskrypcji kanału Kocham Zabawki i dajcie koniecznie lajki, a my was pozdrawiamy, przesyłamy buziaczki. Do zobaczenia! Pa, pa!